golem, bzyka, dinozaura Kraftu, czyli nas. Od tyłu. Jest to Dede Hadipa. Michał, wyjaśnimy tę kwestię? Tak, musimy, nie? To pójdzie na noże. Dzień dobry, panie Michaelu. Dzień dobry. Kręcisz już? Jak się pan miewa dzisiaj? Zajebisty poranek. Siemano, z tej strony Michael. Z tamtej strony Michael. Michael chce wam powiedzieć kilka słów. Michael, mów. Siemanko, hopheadki i hopheadzi. Jest 4 kwietnia, piękny wiosenny poranek. Jest poranek. A my jesteśmy w drodze na 10 już warszawski festiwal z... Gdzie jedziemy? Gdzie? Do Torunia? Nie, do Lichenia mówiłeś. Czemu tak zjebałeś, no? Nie lubisz Lichenia? Co jest Lichenia? Warszawski festiwal. Do Warszawy jedziemy na 10 festiwal piwa i zabieramy was ja z nami. Nie mówię. Dojechaliśmy już do Warszawy. Na miejscu czeka na nas Arek, który przygotował wegańską ucztę, więc dołączymy zaraz do niego. Teraz proszę ładnie wyglądać, uśmiechnąć się do swoich panów. Mango, vegan street food. Falafelki, hummus z mango. Wegański ramen. Żeby dobrze wejść w festiwal, trzeba mieć dużo siły i tłuszczu w żołądku. Podkład jest tak ważny jak dobre piwo. I wszystko zwieńczone oryginalną sercią japońską. Cokolwiek to znaczy, masz rację. Zielona herbatka. Także dronem nie polatamy. Dlaczego? Mamy całkowity zakaz wykonywania lotów, z wyjątkiem lotów o statusie Hyatt State Hop FSRR. Co? Co? Uszenkę w Warszawie. A nie, tu nie ma czujników, sorry. Michael poszedł, jedziemy na imprezę, nie? Party time. Woo! 15 minut przed festiwalem. Co, pan zrobi dziurę? Co się stało, Jarek? Nie ma Przecież easy miało być zrobić dziurę w deserce. No tak facet powiedział, nie? Może piłę, co? Panie kolego, weźmie zaś piła dzisiaj jedna, druga. Pani proszę, pan proszę. Dziękuję. I pan proszę. Ej, spóźnieni, ale idziemy. Ciekawe, czy Michael już trafił. Jarek? Myślisz, że Michael już trafił, czy nie? Ja na pewno nie. Trochę się naczekaliśmy, ale Michael przybył w końcu, gdzie? Tak? O. Przepraszam, a pan do kogo? Film kręcimy. Nie mam festiwalowego szkoły. Coś jakąś brudną szklankę ci dali, o co chodzi? Tak. To się nagrywa już? Co? Tak. To się nagrywa zawsze. Michael, ja cię zawsze nagrywam wszystkie twoje kompromitacje, łącznie z tym pytaniem. Cisza na planie, panie kolego. Poproszę klapsa, tak? Halo, co? Dotarliśmy na festiwal, szkło festiwalowe się skończyło, jest to wyłudzone od organizatorów, więc trzeba je umyć i idziemy szukać dobrego piwa na festiwal. Cześć, tu podobno dobre piwo jest. Gdzie? No nie wiem. Ale gdzie? Nie, zobacz. Ja... Kwaśne. Wow, kto by się spodziewał? Kwaśne. Nie, dobra. Zamienić na chwilę lepiej i z ale browaru. Chyba ci jest spoko. Zróbko. Kurwa, to jest dobre. Szukamy cały czas piwa lepszego niż sami przywieźliśmy. Myślę, że tutaj powstaje taka troszeczkę stronniczość. Nie sądzisz? Jak się nie uda, to idziemy na wódkę. Tak też może się zdarzyć. A czy wódka jest lepsza niż to, co przywieźliśmy? Czy nie? Sprawdzimy. Tu mają jakiś pasztet z piwa. Kasia z Sosinem z trzech kumpli. No. Z Tomkiem. Ja urodziliśmy się w tym samym roku w przeciągu 4 dni. Wow. A co piliśmy na teraz? Hopmaniaka. Co czujemy? Podwójnie chwilone na zimny West Coast. Dużo chmielu. Ale dobar, gdzie jesteście? Jak się odwrócisz, to tam świeci. Na samym końcu. O Jezu.
trudno nie zauważyć. Ale już prawie. Powiem wam szczerze, że to co robicie ostatnio, to jest... Wcześniej robiliście... Dobrze, powiem tak. Dobre piwa, a teraz robicie... Dzięki. Zapraszamy. Nie, naprawdę, bo jest ogromna różnica. Jest londyński browar. Który znamy z innych zagranicznych festiwalów. Sprawdzimy, co dobrego przywieźli. Musisz dopić najpierw. Dopić. Rozgrzewkowe wyzerwane. 55, czyli niemalże jak z Gościszewa. Gościszewa robi 55, bo jest przy drodze krajowej 55. Jest seria 55, więc double IPA z Brubaj Nabaj. To była pani Gosia, właścicielka Gorączki Złota, jednego z najbardziej kultowych miejsc w Warszawie, gdzie można napić się buczki. Dzień dobry, o, dzień dobry. Była pani w Alebrowarze już? Tak, nie, jeszcze w tym roku nie byłam, ale byłam wcześniej, było super. Ponieważ mamy przesoczysty festiwal, bo przecież same soczyste piwa, za zrobienie zdjęcia w Polaroidzie, oznaczenie je na Instagramie Alebrowarem, dostajemy piwa, holdery, piwne nagrody i masę innych piwnych. Czyli chcesz powiedzieć, że piwo nie schodzi, więc trzeba je rozdać? To jest nasz dział sprzedaży, Michał Korol. Polecam to piwo. Tak, to ja, Michał Korol. Słyszałem, macie piwko z, mówiłeś, pieczony banan, coś. Dobra. Pieczony banan, marakuja, sok z cytryny. To. Okej, okay, polecasz? Ciepło. Gorąco. Easy Pale Ale Citra. A co z tym Easy jest takiego Easy? A, dobra, okej. Okay. Patrzcie, 3, 2, 1, player. Akcja! Widzicie, magia. Jedną ręką nalewam piwo. Ale zaprosiłem na rosół, widzicie. Proszę, Michale. Ale browar podobny jest dinozaurem craftu. No. I? I browar golem. Browar golem, no. Browar golem uważał piwo, którym golem bzyka dinozaura craftu, czyli nas. Od tyłu. Jest to DDH Deepa. Michał, wyjaśnimy tę kwestię? Tak, musimy, nie? To pójdzie na noże. Mam pytanie, jaka jest geneza tej etykiety? Golem bzyka dinozaura? Nie. Jego? Moja żona lubi dinozaury i lubi golema i narysowała etykietę. Serio? Tak. To nie ma podjazdu, że bije dinozaury? Nie, bije, ale nie rucha. Jutro będzie moja żona, powiem, żeby wpadła do was i wam wyjaśniła tą kwestię. Co to będziesz pił, panie kolego? Będę pił golema, który bije, ewentualnie bzyka dinozaura na etykiecie craftu, czyli nas, ale browar. A się okaże, że smaczne. To jest pyszne. Ale wiecie, że oni podpinają królewskie, nie? Jestem autentycznie zawiedziony, bardzo mocno. Nie, bo to było ciekawe, że golem bije dinozaura craftu, bo DDH Deepa, wiesz co chodzi? Nie, bo lubi dinozaury. Michael, jak to wytłumaczysz? Co? Co? Chodźmy się napić. No przecież idę, ja czekam. Gdzie mniejsza kolejka, idziemy. Dla wszystkich fanów serii Dragon Ball. Piwo z Dilberry. Kamehame. Ej, to pachnie jak sok pomarańczowy i smakuje jeszcze lepiej. Sama obsługa na stanowisku? Ubierz bantów jak u siebie zawsze. Ja rozumiem całą sytuację, ale bez przesady, no. No, przytulmy się. Honza Koczka, legenda czeskiego craftu. Pierwszy... Imienuj się Jan. Jan Koczka. Honza Koczka. Ale browar, takie malinki. A Honza pracowa. Koczor. Barzow, koczor. Takie malinki, ale browar, takie malinki. Honza ważył pierwsze IPA w Czechach. Samuraj. Samuraj IPA. Ale to jest 10 roku na spadki. Ale browar, takie malinki, a czeski, takie malinki.
choć pokażę wam dobre rzeczy. Idziemy na strefę gastro. Michael mówi, że ma fajne rzeczy tam podobno. Najbardziej legendarna rzecz? Ozorki, o których podwójny ozór. Podwójny ozór z Krzyżego Wołu. Zaraz zobaczymy. Ktoś, który się burzył, żebym zwrócił szklankę. Zwrócę się jak wypiję, nie? Nie, wcale nie. Kolega. Kolega z organizacji przyszedł do nas na stanowisko, żeby się troszeczkę spróć, żeby szklanki Michał nie oddał. W sumie słusznie, no bo nie oddał, no. No i co, Michael? Kutasy wołowe. Co to? Chyżywo. Co wołowe mówisz, co? Kutasy wołowe. Nie. Chyżywo. Nie zgadniesz, kto się cieszył. Michał. 4 razy podwójny ozer. Najlepsza rzecz, najbardziej kultowy street food, jaki można zjeść na pilnym festiwalu, to chyży wół i podwójny ozer. Kiedyś go nie było w karcie, ale z Ziemkiem razem z Pintę zawsze zamawialiśmy podwójnego ozera i trafił do karty. Smacznego życzymy, panie przewodniczącego. Ty już wypijesz kilkanaście, dziesiąt piw. Łapiesz. Jesteś pijany, trudno. Podwójnego ozora z sosem chrzanowym. Ja testuję. A Jarek testuje to po raz pierwszy. Ja mu zazdroszczę, że on pierwszy raz będzie to ja. Z tego ja biorę pierwszego kulturalnego gryza. A reszta będzie niekulturalna? Jarek, jak? Good shit. Dwa kolejne jeszcze. Jezus, maszyna mi już cieknie, ale oddaję dalej. Pierwszy gryz i? Też mam zrobić takie kulturalne? Nie, możesz jakkolwiek ugryźć i powiedzieć, czy dobrze. Liczy się prawda. Liczy się prawda, właśnie. No, no. Czy to jest najlepsza rzecz, jaką tu jadłaś? Na pewno najgorętsza. No, jest dobra. Najlepszą rzeczą, która może ci się w życiu zdarzyć, oprócz podwójnego ozora, to są dwa podwójne ozory, których nie musisz się z nikim podzielić, ale oddam jednego Mateuszowi. Dziękuję. Bierz go. I kołczek gada ci w szatny właśnie. I motywator. Jakie piwo do tego Michael by kupił? Każde jedno. I tym miłym akcentem zabierzmy się za jedzenie. Festiwal dobiegł końca, wszystkim humory dopisują, my się zbieramy, mamy wskazówki na Airbnb. I zwłoki. Musimy znaleźć klucze, więc poszukajmy ich, wychodzimy, idziemy poszukajmy ich razem. No, misja numer jeden to Michał okulary, bo nie dowidzi. 6? No jest 6. Nie. 6 mieszkania 9. No. Ale kod. Kod do bloku. O! Czyli dobrze trafiliśmy. Misja pierwsza zaliczona. Jest. Mieszkanie to pierwsze drzwi. Jest. 9. Poproszę kluczyk. Ty. Jeszcze jak.